Tak, Szanowni Państwo, na tę chwilę na terenie Bełchatowa mamy osób, które zgłosiły się do nas, 372 osoby. Z tego te osoby, które przeszły ten pierwszy punkt w zarządzaniu kryzysowym Urzędu Miasta Bełchatowa, MOPS obsłużył już 366 osób, a więc powoli zbliżamy się do takiej dobrej sytuacji, gdzie wszyscy, którzy na terenie miasta się znajdują, są, że tak powiem, rozpoznani środowiskowo przez pracowników MOPS, co niezwykle cieszy. Jeżeli chodzi o tą zbiórkę i o produkty, które na tę chwilę potrzebujemy, to jeżeli Państwo macie pościele, koce, kołdry, tego typu asortyment pozwalający na przygotowanie jakiegoś tego w miarę przyzwoitego miejsca do spania dla osób, które przybywają tutaj, czy uciekają przed wojną z Ukrainy, to nasze punkty zbiorcze, tak jak wcześniej, działają. Z góry dziękujemy za zaoferowaną pomoc, dziękujemy za pracę grona wolontariuszy, które naprawdę robi bardzo, bardzo dobrą pracę na rzecz osób, które tutaj przybywają. No co, trzymamy się razem, realizujemy te cele, które postawiliśmy sobie kilkanaście dni temu. No i staramy się maksymalnie pomóc po to, żeby te osoby były jak najlepiej zaopiekowane w naszym mieście. Tak jak wspomniałem podczas któregoś spotkania z Państwem, to zapotrzebowanie na produkty jest zapotrzebowaniem na produkty w zasadzie bardzo szerokiego asortymentu. W momencie, kiedy konkretnie potrzebujemy bardziej jakichś produktów, no to, że tak powiem, kładziemy nacisk na tego typu zbiórkę. Oczywiście produkty żywnościowe również są nam niezwykle, niezwykle potrzebne. Chociażby no, takie pakiety podstawowe, które wychodzą przy 360 pakietach, no to już mamy 360 konserw, 360 szczoteczek do zębów, 360 past do mycia zębów, no i 360 ręczników innych. Te produkty, że tak powiem, na bieżąco schodzą z naszego magazynu, stąd jeżeli Państwo macie taką wolę i gdzieś jest taki zestaw chociażby pościelowy, dodatkowy, z którego nie korzystamy, to jak najbardziej taki można w naszym punkcie zbiórek zostawić, za co z góry i serdecznie dziękujemy. 10 marca przed godziną 4 otrzymaliśmy zgłoszenie o włamaniu do garażu w budynku mieszkalnym przy ulicy Czyżewskiego w Bełchatowie. Na miejscu policjanci ustalili, że właściciela posesji w nocy obudził hałas dobiegający z pomieszczenia garażu. Kiedy sprawdził, co się dzieje, zobaczył wypchnięte okno i stwierdził brak różnych przedmiotów. Okazało się, że łupem włamywacza padły głównie elektronarzędzia, wszystko warte około 1200 zł. Policjanci sprawdzili zapis monitoringu, który był dostępny na posesji. Zapis ten częściowo zarejestrował zachowanie sprawcy i kierunek jego ucieczki. Mundurowi natychmiast ruszyli w teren, mając dobre rozpoznanie środowiska przestępczego, wytypowali potencjalnego sprawcę i błyskawicznie złożyli mu wizytę. Już na klatce schodowej słychać było dźwięk włączonej wkrętarki. Szybko okazało się, że typowanie sprawcy było tak zwanym strzałem w dziesiątkę. Zaskoczony wizytą mundurowych 37-latek został zatrzymany, kiedy sprawdzał, czy skradzione elektronarzędzia są sprawne. Wszystkie fanty z włamania sprawca miał w swoim mieszkaniu. Policjanci odzyskali całość skradzionego mienia, które wróciło już do właściciela. Bełchatowianin, który był już notowany w przeszłości za podobne przestępstwa, trafił do policyjnej celi. Usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniem. Jest to przestępstwo, za które grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ciągu minionej doby w powiecie bełchatowskim 16 osób otrzymało pozytywny wynik testu na koronawirusa. Liczba osób objętych kwarantanną wynosi 72, natomiast liczba wykonanych testów 132, z czego 18 z wynikiem pozytywnym. W województwie łódzkim są 703 kolejne zakażenia koronawirusem potwierdzone pozytywnymi wynikami testów. Liczba osób objętych kwarantanną wynosi 3603, natomiast liczba wykonanych testów 5588, z czego 846 osób otrzymało wynik pozytywny. Liczba przypadków śmiertelnych 13.
W całej Polsce natomiast mamy 12 695 potwierdzonych przypadków zakażeń, w tym 1445 ponownych zakażeń. Liczba przypadków śmiertelnych 178. Wypłatę 13. emerytury Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpocznie w kwietniu. Świadczeniobiorcy otrzymają pieniądze wraz z kwietniową emeryturą lub rentą i na rękę 13 wyniesie 1217 zł i 98 groszy. Zgodnie z ustawą 13 będą wypłacane w wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca roku, w którym wypłacane jest dodatkowe świadczenie. W 2022 roku jest to 1338 zł i 44 grosze brutto. Świadczeniobiorcy otrzymają pieniądze wraz z kwietniową emeryturą lub rentą i pamiętajmy, że nie trzeba składać żadnych wniosków o przyznanie trzynastki. Ze świadczenia zostanie pobrana jedynie składka zdrowotna w wysokości 120,46 zł, a zatem trzynastka netto wyniesie 1217 zł i 98 groszy. Z trzynastki nie będzie pobierany podatek. Jest to rozwiązanie jednorazowe i ostateczne, co oznacza, że podatek nie będzie opłacony ani teraz, ani w rozliczeniu rocznym. Zaniechanie poboru podatku przez Ministerstwo Finansów jest jednorazowe, nie dotyczy więc trzynastek należnych za poprzednie lata. Zgodnie z przepisami trzynastka przysługuje wszystkim, którzy mają na 31 marca przyznane prawo do wypłaty emerytury lub renty albo innego długoterminowego świadczenia wypłacanego przez ZUS. W 2022 roku emerytury i renty wzrosły o 7%. W tej sytuacji kwota minimalnej emerytury oraz renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renty socjalnej wzrosła do 1338,44 zł, czyli o prawie 90 zł. Kwota minimalnej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrosła do 1003,83 zł, a świadczenie przedemerytalne wzrosło do 1350 zł i 70 groszy. Natomiast dodatek pielęgnacyjny wzrósł do 256 zł i 44 groszy. Już na pewno jesteśmy gotowi na kolejne spotkanie, chwilę odpoczynku. Jeden dzień przerwy i wróciliśmy do treningów, więc na jutro na pewno będziemy gotowi. Pewnie, że tak. Każdego można w tej lidze pokonać. Zaksa gra na pewno bardzo dobrze i stabilnie cały czas utrzymują wysoki poziom. Aczkolwiek jeżeli my zagramy swoje, to na pewno będzie ciekawe spotkanie. Tak, zbliżamy się do końcówki sezonu i o jak najlepsze rozstawienie w playoffach, więc w tabelę już można zacząć patrzeć i ona już na pewno dużo mówi. Więc trzy punkty czy wygrana na pewno by pomogły w tym, żeby zbliżyć się do tej pierwszej dwójki. Aczkolwiek myślę, że nie będziemy na to patrzeć, tylko postaramy się skupić na siatkówce. A jeżeli zagramy swoją najlepszą siatkówkę, to może uda się wygrać. We had a good game there, so we hope to... Zagraliśmy dobry mecz w Suwałkach i mamy nadzieję zagrać tak samo dobrze dzisiaj. Dla nas jest ważne, aby przed playoffami osiągnąć poziom gry taki, jakiego oczekujemy, a później zobaczymy, co będzie. Każdy w tej lidze może przegrać. Zaksa to silny zespół, popełnia mało błędów, dlatego bardzo trudno się gra przeciwko nim, ale to sport, zaczynamy przecież od 0-0. Postaramy się utrzymać jak najwyższy poziom gry i wystartować w playoffach. Try to play the games for this and then start the playoffs.